Słuchajcie, bym się z wami chciała podzielić moim chodzeniem w wierze w kwestii pracy. Rok temu o tej porze jeszcze pracowałam w galerii handlowej, zresztą od lat pracowałam w takich miejscach. I ci, którzy pracujecie, to wiecie, jak to jest, pracujące soboty, niedziele, długie zmiany, praca do 22. I nieraz tak sobie wzdychałam do Boga, mówiłam, nie chcę już tak pracować. Zmienia mi się grafik z dnia na dzień, wszystko się zmienia, nie mam nic stałego. I tak wzdychałam sobie, wzdycham i doszłam do takiego miejsca, gdzie powiedziałam dość. I kilka miesięcy później zdecydowałam się i odeszłam. I zaczęłam poszukiwania nowej pracy. No ale wiecie, z jakiego miejsca zaczęłam? Z miejsca moich naturalnych umiejętności i zdolności. Uznałam, że przez tak bogate doświadczenie w wielu innych branżach, że ja na tym sobie stanę i ja będę szukać w obrębie moich zdolności, moich kwalifikacji, będę szukać nowej pracy. I tak zaczęłam szukać. I słuchajcie, nic się nie działo. Nic się nie działo, nikt się do mnie nie odzywał, telefon milczał. A jeśli już ktoś dzwonił i umawiałam się na rozmowę kwalifikacyjną, to ostatecznie podziękowali mi za spotkanie. I wiecie co, byłam bardzo poirytowana i nie wiedziałam, co się dzieje. Mówię, Boże, przecież czy ja tak dużo chcę, w ogóle o co chodzi? Dlaczego dzieje się tak? Przecież mam te kwalifikacje, mam te umiejętności. Wiecie, przychodziły myśli takie, nie poradzisz sobie, wracaj do tego sklepu. Nie dasz rady, nie masz umiejętności, nie chcą czegoś więcej, ty tego nie masz. Wracaj do miejsca, z którego wyszłaś. I wiecie, ja rozpoznałam ten głos i w ogóle zrozumiałam, że ja jestem w miejscu, gdzie nie wierzę. Nie wierzę Bogu, nie wierzę w Jego zaopatrzenie, nie wierzę w to, że mogę więcej. Nie wierzę w Jego Słowo. Musiałam stanąć sama w takim miejscu, że no po prostu w ogóle mam niewiarę. I spokutowałam z tego miejsca, rozpoczęłam moją pracę w tym temacie. Zaczęłam wyznawać Słowo, że mogę się nad każdą wodą, że osiągnę sukces, że mam błogosławieństwo, że nie będę bazować tylko na tym, co potrafię. Wiecie, i w bardzo szybkim czasie, w międzyczasie oczywiście cały czas dalej składałam moje CV. W bardzo krótkim czasie odezwali się do mnie z pewnej firmy, z branży, o której nie miałam w ogóle pojęcia. I ta rozmowa kwalifikacyjna wyglądała w ten sposób, że przepytywały mnie trzy osoby, które były od lat bardzo doświadczone i zgodziły się co do tego, że przechodzę do drugiego etapu. I spotkanie następnego dnia miałam z prezesem, który był zachwycony moimi umiejętnościami. I ja tak sobie myślałam, mówię, co on gada, przecież ja nie mam pojęcia o tym. W ogóle ja nie wiem nic o tej pracy, nie mam tych umiejętności, nie znam tej branży. Przyjęli mnie. Oczywiście nie przyjęli do tej firmy. Mój poziom znajomości był taki, że pierwszego dnia, a to była branża związana z IT, pierwszego dnia jak dostałam biurko z dwoma monitorami, to ja nie wiedziałam, jak mam się obsługiwać w ogóle tym całym sprzętem. W ogóle mówię, Boże, poczucie humoru Twoje, tak? Jestem w miejscu takim, gdzie nie mam pojęcia o nic, muszę dzisiaj zacząć wierzyć o to, że ja mam umiejętności, mam kwalifikacje. I zaczęłam, słuchajcie, tak wyznawać każdego dnia, że jestem najlepsza w tej firmie, że uczę się w bardzo szybkim tempie, że moja praca jest błogosławiona, że osiągnę w tym sukces. Wiecie, każdego dnia, dzień po dniu poszerzały się moje umiejętności, moje kwalifikacje i osiągnęłam tam sukces. Zrealizowałam to, co było na tamten czas do zrealizowania. Ale przyszedł czas, że podjęłam decyzję, że to jest moment na pewne zmiany. Słuchajcie, i nadszedł taki moment na zmiany. I zmieniłam pracę. I znowu zmieniłam branżę. Bo już poznałam mojego Boga, który jest Bogiem, który przebranżawia. Więc wiem, że On jest tym, który daje wszystko. On mi dał wszystko, czego potrzebuję do życia i pobożności, więc wszystko w kwestii pracy również. Ale podjęłam, słuchajcie, taki krok, że pójdę jeszcze dalej. I zrezygnowałam z etatu. I jestem w takim miejscu, gdzie nie tylko robię rzeczy nowe i każdego dnia znowu wierzę o to i uczę się. Bo znowu wydarzyło się tak, że przyjęli mnie z dnia na dzień. I znowu wierzę sobie każdego dnia o klientów, o różne sytuacje, które przyniosą też pieniądze. Ale postanowiłam, że pójdę krok dalej i uwierzę Bogu, że On mnie zaopatruje. I rozmawiałam z jedną osobą ostatnio, mówię, to jest zupełnie inaczej niż na etacie, gdzie wiecie, dostajesz stałą pensję. Możesz sobie to wszystko jakoś poukładać w ciągu miesiąca. Ja dzisiaj wierzę o klientów, którzy przyniosą pieniądze, tak? Dzisiaj wierzę o to. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że tylko tak się chodzi w wierze. Kilka dni temu miałam tak jeszcze na koniec, miałam taką wizję z takim pięknym obrazem, myślę, takim zakończeniem tego tematu. Słuchajcie, widziałam galaktyki i rozciągniętą nad galaktykami linkę, taką jak chodzą mi na skoczkowie po tej lince, wiecie. I ja wiedziałam, że mam po tej lince iść. I kiedy stanęłam na tej lince, to nie dość, że się na niej nie chwiałam, to jeszcze mogłam iść pewnym krokiem, bo moje buty przyczepiały się do tej linki, jakby tam była jakaś rzepa.
ale miałam swobodę ruchu i mogłam oglądać piękno tych galaktyk, wiecie, na Discovery. I tak sobie myślałam, mówię, Boże, w ogóle dziękuję Ci za to, że z Tobą się chodzi i wierzę, że mogę doświadczyć Twojej potęgi, Twojego zapatrzenia, Twojej mocy w takim wymiarze, bo gdybym wybrała drogę tego, co naturalne, to bym nie wyglądała kosmosu. I z tym Was chcę zostawić. Dzięki. Amen.